Dorota Szyszka, trenerka UKS Szamotulanin Szamotuły. Zmęczona? No bardzo. 3 dni intensywnego turnieju i dziewczyny, i chłopaki. Organizacja dużo was kosztowała? No wysiłku na pewno, tak? Bo przygotowanie przed, w trakcie, tak, dopilnowanie wszystkiego, żeby było to na takim fajnym poziomie. No trochę nas to kosztowało, po 12 godzin na sali codziennie praktycznie, nie? No ale macie w ćwiartkach i dziewczyny, i chłopaków. Ty jesteś trenerką chłopaków. Tak. Dzisiejszy mecz, chyba można pochwalić chłopaków. To jest zdecydowanie najlepszy z tych trzech, które pokazaliśmy na tym turnieju. Szkoda, że dopiero dziś potrafiliśmy wykorzystać swoje mocne strony. Było co oglądać, natomiast no, wynik sportowy no, nie do końca zadowalający, bo gdzieś forma zdecydowanie odbiegająca od tego, co potrafimy grać. Już w tym roku i w sezonie pokazaliśmy, że naprawdę gramy na najwyższym poziomie i ten turniej, który mieliśmy na początku stycznia, gdzie gościliśmy tylko i wyłącznie zespoły drugoligowe, pokazały, że potrafimy grać z najlepszymi na bardzo wysokim poziomie. Ten turniej nam zdecydowanie nie wyszedł. Oba zespoły podzielone były mniej więcej porówno. Chcieliśmy dać możliwość pogrania wszystkim chłopakom. Udało się zakwalifikować do finału obu zespołom, co cieszy, tak? Cieszy. Natomiast no, niewątpliwie pozostawiło to też troszkę osłabienie ze względu na to, że nie mieliśmy za bardzo manewru zmian w zespołach obu, tak? Także troszkę się, że tak powiem, osłabiliśmy, ale mamy nadzieję, że to zaprocentuje na ćwierćfinale, gdzie pojedzie najlepsza czternastka, która myślę, że dzięki temu, że grali w obu dwóch zespołach, na pewno doświadczenie zebrali ogromne. Właśnie o tym chciałam wspomnieć, że przygotowanie dwóch mniej więcej równorzędnych drużyn, bo przypomnijmy sobie, że pierwszy mecz w piątek pomiędzy Szamotulaninem jednym i drugim, to nie wyglądało, że to jest pierwszy i drugi zespół, to były dwa równorzędne zespoły. Tak, zdecydowanie muszę powiedzieć, że chłopcy z drugiego zespołu, który nominalnie miał być słabszy w piątek, uważam, że zagrali zdecydowanie lepiej, zabrakło gdzieś faktycznie punktów na siatce, tak? Zabrakło im konsekwencji. Natomiast no, bardzo dobry mecz piątek zespołu drugiego. Pierwszy miał co robić naprawdę, żeby z nim wygrać. No wczoraj zdecydowanie nieudany mecz pierwszego zespołu z zespołem Energetyka, gdzie prowadziliśmy, tak, w trzecim secie i to bardzo mocno, ale gdzieś jakieś głupie błędy i po naszej stronie i po stronie niestety też sędziów spowodowały, że przewaga stopniała, no i stało się jak się stało. Przejdźmy dalej do ćwiartek, które już są pewne. Macie już w głowie plan, kto z drugiego zespołu dołączy do pierwszego? W pierwszym tygodniu na pewno będzie trenować cała drużyna, czyli obydwa zespoły będą trenować. Będziemy patrzeć, kto tam ewentualnie będzie się nadawał do tego, żeby pojechać na ćwierćfinały. Tak, kto będzie w najlepszej dyspozycji pojedzie, tak? To już trener Łukasz powiedział oficjalnie chłopakom, że tutaj nie będzie sentymentów, tylko pojedzie najlepsza czternastka. Może się totalnie zrotować ten zespół. No zobaczymy, będziemy pracować, mamy 2 dni przerwy, wracamy. W sobotę jeszcze gramy trzecioligowy mecz. No i zobaczymy, co nam Bóg da w ćwiartkach, co wylosujemy. Łatwo nie będzie, już wszystkie ćwierćfinały na pewno będą bardzo mocne, więc trzeba się bardzo dobrze przygotować. Nie chcę, żebyś mówiła tutaj nazwiskami, ale czy są osoby z zespołu drugiego, które was zaskoczyły pozytywnie i które będziecie chcieli jakby sprawdzić w najbliższym czasie, a na których być może wcześniej wcale nie stawialiście? To znaczy nie tak, że nie stawialiśmy, bo generalnie chłopaki się bardzo dobrze pokazały. Powiem tak, to co zaprezentowali w półfinale z zespołem Energetyka, no weszli na wyżyny swoich możliwości. Cały zespół, bo to nigdy nie wygrywa jedna osoba, tak? Kapitalnie zagrały skrzydła, kapitalnie zagrały środki w przyjęciu, super. Dzisiaj na przykład w meczu warto wspomnieć, że w jednym secie na boisku byli tylko kadeci. Jeden Kacper się został z juniorów, natomiast ci kadeci tam się
bardzo fajnie pokazali, także myślę, że to jest bardzo fajny dla nich. Dla nich to była fajna okazja, żeby się ograć, pokazać i tak dalej. A czy kogoś wyróżnić? No myślę, że generalnie bardzo dużo chłopakom z drugiego zespołu dało to, że grali, tak? Gdybyśmy mieli jeden zespół, to podejrzewam, że niektórzy by nie mieli szansy pogrania, a tak mamy wszystkich ogranych chłopaków i myślę, że będzie z czego wybierać. Czy ktoś z zespołu pierwszego, pierwszoszóstkowego, czy takiego typowego zmiennika zawiódł? Czy zawiódł? No każdy ma słabszy dzień, tak? Nie możemy liczyć na to, że wszyscy będą w swojej najlepszej dyspozycji. No niestety nie udało się trafić, krótko mówiąc, z formą. To nie był nasz najlepszy turniej zdecydowanie, jeżeli chodzi o zespół pierwszy. Graliśmy lepsze turnieje. Cieszy bardzo, że wraca po kontuzji Kacper, który dzisiaj tak naprawdę po raz pierwszy był na boisku od pół roku. I bardzo cieszy to, że po półrocznej przerwie wchodzi chłop na boisko i przyjmuje do zera, nie? Także bardzo się cieszymy, że wraca i mamy nadzieję, że na ćwierćfinały już będzie naprawdę w pełni gotowy, żeby zagrać. To teraz tak, UKS Szamotulanin, Szamotuły. Ocena trzech meczów. Pierwszy, mówiłaś, że pierwszy mecz wspaniały zagrali z wami. Drugi mecz bardzo dobry zagrali też z Energetykiem. A ich występ przeciwko Jokerowi Piła, bo też urwali im seta. Powiem tak, tam było bardzo blisko sensacji i myślę, że końcówki setów gdzieś tam faktycznie zadecydowały o tym, że tam się nie skończył mecz tiebreakiem, a było bardzo blisko, więc naprawdę chłopaki pokazały kawał fajnego, dobrego grania. Trzy mecze, trzy pozytywy? Trzy pozytywy? Myślę, że tak. Myślę, że na zachętę można im dać trzy pozytywy. Bo sami chyba nie oczekiwali, oni sami chyba nie do końca wierzyli w to, że uda się do tego finału dojść, a naprawdę i baraże, i półfinały kapitalne w ich wykonaniu, także w pełni zasłużeni. No. To o pierwszym zespole. Najlepszy mecz i najgorszy mecz? Czy najlepszy mecz, patrząc na wynik dzisiejszy, tak? Bo z Piłą powalczyliśmy, tam naprawdę niewiele brakowało w tej końcówce. Najsłabszy, no wczorajszy zdecydowanie, tak, no nie możemy prowadzić 6 punktami i oddawać seta i przegrywać mecz 0-3. Także no zdecydowanie wczorajszy mecz, najsłabszy taktycznie, tak, gdzieś nie trzymaliśmy się tego, co sobie mówiliśmy. Założeń, jakie sobie przed meczem omówiliśmy, także no brak konsekwencji spowodował wczorajszy wynik. To wróćmy jeszcze dzisiaj do dzisiejszego meczu, bo dwa przegrane sety i moim zdaniem w słabym stylu. Tak naprawdę początek był fajny, ale co się stało, bo robiliście mnóstwo błędów w zagrywkach i widać było, że wy, trenerze na ławce, też was aż ponosiło. Czy to była taktyka, że nie wiem, macie mocno serwować, ale jednak coś trzeba by przebić przez tą siatkę, żeby zdobyć punkt? Tak, zdecydowanie dzisiaj taktyka była taka, że mieliśmy spróbować tą zagrywką zdecydowanie odrzucić Jokera od siatki. Natomiast no, czasem, jak to chłopacy mówią, siedzi zagrywka, czasem nie. Dzisiaj ewidentnie tych błędów było dużo, natomiast gdzieś tam potrafiliśmy przejść z zagrywki rotacyjnej na zagrywkę flota i tam pozdobywać, tak, parę punktów seriami. No to jest taki element, w który tak naprawdę zależy tylko od nich, nie? Czasem się udaje, czasem nie. Ale gratulacje, bo po dwóch przegranych setach udało wam się podnieść, doprowadziliście do wyrównania, więc chłopaki mocno mają głowę. Czy też może po drugim secie padły jakieś miłe słowa, uspokajające, a może ostre słowa? Myślę, że na ten zespół miłe słowa niekoniecznie działają. Chłopaki czasem potrzebują wstrząsu. I generalnie to jest taki zespół, który lubi grać, sami to czasami podkreślałem, jak mają nóż na gardle. I ten nóż się oczywiście pojawił po drugim secie. Zagraliśmy dwa kolejne sety zdecydowanie lepiej, tak? Gdzieś konsekwentniej.
Kiedyś mówiono, że jesteśmy mistrzami tiebreaków w tym sezonie, jakoś tak nie do końca, ale mam nadzieję, że ta dobra pasa w końcu wróci. I cieszy to, że faktycznie po dwóch przegranych meczach potrafią się jeszcze podnieść i kolejne dwa sety zagrać swoje i pokazać, że potrafią powalczyć. I też myślę, że to, co było mówione na zakończeniu, tak, że pomimo, że po przegranych dwóch setach widzieliśmy, że już mamy trzecie miejsce pewne, to, że chłopaki pokazali do końca, myślę, że fajne widowisko. Myślę, że to na plus, tak, że do końca powalczyli o to, żeby dać przede wszystkim sobie i swoim kibicom, rodzicom odrobinę radości, tak. Super, cieszymy się bardzo, że będziemy Was widzieli w ćwiartkach, później w półfinałach, finałach. Jakie cele? Oczywiście marzy nam się finał, szczególnie, że gdzieś presja i oczy też są na nas pewnie zwrócone, no bo tym rocznikiem 2 lata temu udało się ugrać srebrny medal w Polsce. Chcielibyśmy bardzo, daj Boże, żeby zdrowie dopisało, żeby gdzieś tutaj nam się żadne kontuzje już nie przydarzyły. No i no, chcielibyśmy bardzo, będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Lekko nie będzie, bo to już nie ma zespołów słabych, tak? Sami mocni będą na ćwierćfinałach, na półfinałach. Także zobaczymy, co los przyniesie. Dzięki bardzo i sukcesów na szczeblu centralnym. Dziękuję bardzo.